Władze gminy ostrzegają przed wilkami. Instrukcje dla mieszkańców. Gmina Deszczno ostrzega przed wilkami. Instrukcje dla mieszkańców. W trzech miejscowościach na terenie lubuskiej gminy Deszczno pojawiły się wilki. Władze apelują do mieszkańców, by między innymi, by nie wchodzili do lasu, a jeśli muszą pojawić się w nim, zachowali szczególną ostrożność. Wilki coraz bardziej robią się zuchwałe i coraz częściej przychodzą pod zabudowania ludzi, poinformował Witold Marciniak z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Jak poinformowały władze gminy Deszczno, w związku z otrzymanymi sygnałami od mieszkańców o pojawieniu się wilków w miejscowościach Łagodzin, Dzierżów oraz Prądocin, prosimy mieszkańców oraz osoby przebywające na terenie gminy o zachowanie szczególnej ostrożności na terenach leśnych, zabezpieczania zwierząt domowych i hodowlanych. W komunikacie zaapelowali m.in. też o szczególny nadzór nad zwierzętami i unikanie spacerów po lesie oraz okolicach terenów leśnych. Wilki coraz częściej podchodzą pod budynki. Szacuje się, że w województwie lubuskim populacja wilków wynosi około 300 sztuk. Jest ona stała na przestrzeni ostatnich lat. Nie widzimy tendencji wzrostowej. Jeżeli chodzi o populację wilka, jest ona na stałym poziomie, powiedział Witold Marciniak, główny specjalista do spraw szacowania szkód w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Jak dodał, obserwujemy, że te wilki coraz bardziej robią się zuchwałe i coraz częściej przychodzą pod zabudowania ludzi. Ma to związek z aurą, którą mamy za oknem. Te sytuacje miały miejsce, kiedy nastąpiły opady śniegu i temperatura zeszła poniżej zera i w tym momencie wilki mają trudności ze zdobyciem pokarmu, zaznaczył. Co zrobić, gdy spotkamy wilki? Marciniak stwierdził też, że istnieje ryzyko spotkania wilka, ale on generalnie stara się unikać bezpośredniego spotkania z człowiekiem. Należy wtedy dać znać, że jesteśmy, zachowywać się głośno, nie nawiązywać kontaktu wzrokowego, nie należy zachowywać się w sposób nerwowy i w panice uciekać. Trzeba spokojnie odejść, cały czas go obserwując, poinstruował. Gmina Deszczno apeluje ponadto do mieszkańców o zamykanie posesji i zabezpieczenie odpadów komunalnych tak, aby nie stały się one pożywieniem dla dzikiej zwierzyny. Opracowanie: Wiktor Kazanecki.